Tylko w tym tygodniu kolejne 38 osób mieszkających w województwie podlaskim otrzymało dodatni wynik testu potwierdzającego zakażenie koronawirusem. W środę służby wojewody poinformowały o 18 zainfekowanych. Na liście nie ma mieszkańców ani Suwałk, ani powiatu suwalskiego. Do tej pory w województwie podlaskim odnotowano 646 potwierdzonych testami przypadków zakażenia COVID-19. Testy potwierdziły również 407 wyzdrowień. Niestety 9 osób zmarło.